I teraz, jak trzymamy kostkę? Kładziemy sobie ją na palcu i starajcie się nie trzymać innymi palcami, tutaj opuszkiem palca, nie opuszkiem palca. Nigdy nie dociskajcie tego tak, broń Boże, albo tak, to jest w ogóle masakra. Nie wiem, w ogóle na początku ludzie jak zaczynałem grać, to mają różne dziwne pomysły i widziałem właśnie, że nieraz ktoś nawet tak trzymał, co w ogóle było nie wiem czym. Pamiętajcie, kciuk i palec wskazujący, tylko że tu jest sekret. Połóżcie sobie kostkę na palcu, to znaczy zegnijcie po prostu palec, połóżcie sobie na tym i dołóżcie. W ten sposób. Na samym początku zwracajcie uwagę na to, by nie trzymać tej kostki za dużo. Na samym początku dzieciaki i w ogóle uczniowie bardzo często mają coś takiego, że chwytają kostkę tutaj na końcu. I tu jest problem taki, że wy, gdy zaczynacie grać i gracie w ten sposób, przechodzicie między strunami, wtedy częściej po prostu zahaczacie tą kostką o inne struny. Gdy macie mniej, wtedy nie trzeba tej kostki tak bardzo podnosić między strunami, przez to właśnie omijamy to ryzyko właśnie takiego niechcącego zahaczenia o struny.